Dobry wieczór. W imieniu Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki chciałam Państwa serdecznie przywitać na rozmowie, na spotkaniu realizowanym w ramach programu towarzyszącego do wystawy Antropocen. Wystawę Antropocen w pawilonie Zodiak można zobaczyć jeszcze do 27 listopada, więc przy tej okazji też serdecznie zapraszam tych z Państwa, którzy jeszcze na niej nie byli. Dzisiejsze spotkanie to właściwie rozmowa moderowana przez Joannę Erbel z panią Ewą Bińczyk wokół różnych teorii socjologicznych, filozoficznych, ekonomicznych, opisujących nam wyzwania czy zjawiska, no gdzieś tam zahaczające o te wątki, które również pojawiają się na wystawie Antropocen. Punktem wyjścia jest diagram Ekonomia Obważanka, wokół której również zbudowana jest narracja wystawy. Jeżeli chodzi o takie kwestie techniczne, to zachęcamy do zadawania pytań, czy też włączania się w dyskusję pod transmisjami na Facebooku oraz na YouTubie. Te Państwa uwagi, czy też pytania będziemy przekazywać na bieżąco tutaj do uczestniczek, do prowadzącej. I chyba to tyle, chociaż nie, chciałam jeszcze dodać, że ten dzisiejszy skład, czyli pani Ewa Bińczyk oraz Joanna Erbel, to są również autorki tekstów do katalogu do wystawy Antropocen, który będzie miał premierę już 24 listopada. To będzie wydarzenie stacjonarne w pawilonie Zodiak, więc też zapraszamy, tam będzie można ten katalog no, przede wszystkim zobaczyć już w formie drukowanej i zapoznać się z tekstami. A dzisiaj to jest taki pewnego rodzaju przedsmak też, myślę, tego, co będziecie mogli Państwo potem w tekstach doczytać, rozwinąć. Więc przekazuję już głos Joannie Erbel. Dziękuję. Dobrze. Dzień dobry Państwu. Ja się w ogóle bardzo cieszę, że mamy okazję porozmawiać się z panią profesor. W ogóle bardzo się cieszę, że ta wystawa też jest dostępna i chciałam, żebyśmy zaczęły tę dyskusję od, można powiedzieć, właśnie rzeczonej metafory, czy tam rzeczonego obiektu, który jest dzisiaj w tytule naszego spotkania i jak Marta mówiła, przewija się przez naszą wystawę. I teraz udostępnię ekran. Dobrze. I pytanie, czy widać? Nie wiem, że profesor, czy widać? Tak, widać. Dobrze, super. To bym chciała zacząć od tego, żebyśmy sobie po prostu opowiedziały o tym, o tej bardzo plastycznej metaforze, której chyba siła też polega na plastyczności. I to chciałam panią zapytać, jak pani po prostu widzi? Co pani widzi, patrząc na ten obważanek, zwłaszcza, że jak tutaj ustalałyśmy przed spotkaniem, będziemy rozmawiały na tej pełnej, rozbudowanej wersji, która jest w książce Raworth. Na wystawie państwo zobaczą tą wersję taką trochę uproszczoną, bardziej pewnie przydatną do analizy kontekstu mieszkaniowego i społecznego. Ale tutaj tych wymiarów mamy dużo, więc czym jest ten obważanek i na co powinniśmy uwagę zwrócić? Bardzo świetne pytanie, dobrze, że od niego zaczynamy. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za możliwość porozmawiania z panią Joanną. Bardzo się też cieszę, jest to dla mnie wyjątkowa okazja. No a sam obważanek, już szybciutko do niego przechodzę. Kiedy ja patrzę na tę ilustrację i kiedy w ogóle zetknęłam się z książką Kate Raworth, pierwsza rzecz, która mnie uderzyła, to, że no, ten obrazek ma, intencja jest taka, żeby pokazać, że coś do głębi jest nie tak z dyscypliną ekonomii, ekonomii głównego nurtu, ekonomii neoklasycznej, jej podstawowych założeń. Kate Raworth uwielbia takie ilustracje przestrzenne, uważa ona, że ogromną rolę odegrały w historii ekonomii i sama chce wykonać taki ruch pewnego zwrotu dla ekonomii, wprowadzając tenże obważanek. Ona mówi, że one zapadniają naszą wyobraźnię, ale z ekonomią neoklasyczną dotychczasową kłopot polega na tym, że ona jest bardzo mocno już przestarzała, oparta na założeniach w zasadzie z lat 50. I kiedy ja pierwszy raz zetknęłam się z książką Raworth, tutaj zapaliła mi się od razu czerwona lampka. Zobaczcie Państwo, że ta książka zaczyna się od tego, że studenci ekonomii najlepszych uniwersytetów wychodzą na ulicę protestując, ona tam wspomina taki ruch kick it over, protestując przeciwko temu, że przestarzałe są ich programy nauczania.
Potem w książce Ray Wolf i potem również w książce Petera Wiktora, do której często odwołuje się ta autorka, znalazłam dane, z których wynika, że głębsza analiza podręczników podstawowych do ekonomii pokazuje, że większość z nich w ogóle nie uwzględnia zależności gospodarek od biosfery. No i jak do tego jeszcze dodamy to, co się wydarzyło w ostatnich latach, mianowicie słynny już artykuł Nicolasa Sterna i Andrew Oswalda, dwóch znanych ekonomistów, którzy opublikowali tekst w 2019 roku, w którym piszą, że ekonomia głównego nurtu zawodzi świat, bo nie uwzględnia ograniczeń planetarnych, problemu zmiany klimatycznej, no to tym bardziej ta czerwona lampka już nam buzuje. Ona jest tak zapalona, że coś tutaj jest nie tak z ekonomią. I Obważanek powstał po to, w mojej ocenie, ja trafiłam do tych lektur z takiej analizy, ponieważ jestem filozofką, zajmowałam się analizą retoryki debaty współczesnej, w zasadzie po 2015 roku, o zakresie i intensywności planetarnego kryzysu środowiskowego, to ten obważanek ma nam pokazać, że modele gospodarcze muszą bezwzględnie brać pod uwagę tak zwane granice planetarne. Dlatego tu widzimy na tym zewnętrznym obszarze wymienione granice planetarne. To jest bardzo ważne, dlatego zależało mi też i pani Joannie na tym, żeby nie upraszczać tego modelu zbyt pochopnie, ponieważ to są różnorodne granice planetarne. Tu jest nie tylko zmiana klimatyczna, państwo to widzą, zakwaszenie oceanów, przeżyźnienie wód i tak dalej, i tak dalej. Ja osobiście uważam, że w debacie publicznej my niepotrzebnie fetyszyzujemy niejako problem zmiany klimatycznej i potrzeby dekarbonizacji jako wiodący, bo większość ekspertów, w większości raportów nam pokazuje, że ludzkość stoi przed o wiele bardziej kompleksowym wyzwaniem destabilizowania się całej planety na naszych oczach, co grozi niemożnością podtrzymania życia, które znamy. Jeżeli przekroczymy granice planetarne, czyli wyjdziemy poza ten pułap ekologiczny tutaj tak narysowany, dojdzie do tej przesady, to nie będziemy umieli, nie będziemy mogli, nie będzie możliwe podtrzymanie życia epoki holocenu, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. I od tego życia zależy przecież nasze rolnictwo, nasze dochody, zyski największych korporacji i oczywiście kariery polityczne decydentów, którzy cały czas nie chcą wejść na te ścieżki dekarbonizacji. Zatem ważne jest, że tutaj mamy 9 elementów, 9 obszarów, z których wszystkie są bardzo newralgiczne i działają na zasadzie takich sprzężeń zwrotnych. Są to systemy po prostu naczyń połączonych. No ale co tutaj jeszcze mamy? Mamy taki środeczek, podstawa społeczna, gdzie widzicie państwo zagrożenie niedoborów. Widać edukację, mieszkalnictwo, równość płci. I teraz idea tutaj, obważanka jest taka, żeby dalsze gospodarowanie na Ziemi odbywało się wyłącznie w tej bezpiecznej, regeneracyjnej i dystrybutywnej przestrzeni gospodarki, czyli ten jasno-zielony tutaj taki okrąg, to jest ta przestrzeń, w której powinniśmy gospodarować, nie przekraczając pułapów ekologicznych i nie niszcząc też podstaw społecznych. No i tutaj pies jest pogrzebany niezwykle poważny, bo proszę państwa, Kate Raworth możemy wpisać do takiego szerszego paradygmatu ekonomii ekologicznej, krytycznej wobec, powiedziałabym, imperatywu dalszego wzrostu PKB na planecie ograniczonych zasobach. I ona tutaj, ta cała ekonomia, to jest niezwykle w mojej ocenie płodny obszar, który pokazuje, że ratowanie ludzkości przed ryzykiem destabilizacji klimatu i wszystkich systemów planetarnych nie uda się, jeżeli nie pomyślimy również o redystrybucji bogactwa i nie będzie miało poparcia społecznego, jeżeli będzie to robione w retoryce wyrzeczeń. Ta retoryka wyrzeczeń, zielonych ładów, to nie jest to, o co chodzi ekonomistom ekologicznym. Ekonomiści ekologiczni mówią o tym, że to musi być robione w imię dobrobytu i bezpieczeństwa i spokoju zwykłych obywateli. Dlatego tam znajdziecie państwo, oprócz tych postulatów podatków paliwowych, no znajdziecie państwo na przykład od razu taki oto postulat, żeby były kwoty na opłaty energii, żeby najwięcej płacili ci, którzy najwięcej konsumują energii, którzy najwięcej poprzez emisje luksusowe, bo są na przykład hiperkonsumpcjonistami,
miastami, żeby ci ponieśli największe koszty dekarbonizacji naszego świata i tego nowego zielonego ładu. Także mamy tutaj wizję pewnej harmonii. No, Czyli to jest de facto taki ekologiczny podatek progresywny, prawda? Bo to jest oczywiście. Tak, podatki progresywne są bardzo mocno wyraźnym postulatem zarówno tego modelu, jak i innych modeli ekonomii ekologicznej. Tutaj musimy zrozumieć, pomysł jest taki, żebyśmy zaczęli uwzględniać koszty środowiskowe rozwoju, a rozwój przestali utożsamiać ze wzrostem zasobożerności i energożerności. Kate Raworth, ona mówi, że jest zwolenniczką upowszechnienia agnostycyzmu wobec wzrostu PKB, to znaczy takiego dystansu do tego wskaźnika. Jest to wskaźnik użyteczny do pewnych celów, ale problematyczna jest ideologia, w której zaczynamy mówić, że to ma być celem samym w sobie, priorytetem wszystkich gospodarek, a niestety jest to w tej chwili właśnie mainstreamem ekonomicznym, tak? Mianowicie OECD, główne kraje, G2, G7, największe gospodarki, polityka, geopolityka jest tak zorganizowana, że tego fetyszu nikt nie kwestionuje. Wydaje się, że rozwój jest wzrostem gospodarczym PKB. Tymczasem, ponieważ planeta ma ograniczone zasoby, sam wzrost PKB zawsze będzie wiódł do wzrostu zasobożerności i energożerności. No jeżeli, proszę Państwa, przepraszam, posłużę się kilkoma danymi statystycznymi, żeby pokazać, że ten model jest nieuniknioną przyszłością ludzkości, alternatywą jest wyłącznie katastrofa. Otóż jeżeli my wiemy, że wspólnota międzynarodowa stawia sobie obecnie cele zero emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku po to, żeby zatrzymać wzrost temperatury na poziomie nie większym niż 1,5 stopnia Celsjusza, oto cel paryskiego porozumienia klimatycznego ONZ, a jeżeli zobaczycie Państwo sobie, że w 2021 czasopismo Nature publikuje artykuł, w którym ujawnia badania, z których wynika, że aż 96% doświadczonych, najlepszych klimatologów świata uważa, że to się nie uda, no to jesteśmy w jakimś bardzo niepokojącym punkcie, tak? Mamy taką sytuację, że w zasadzie stoimy przed ścianą, tak? Mamy bardzo ambitne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych, bo jesteśmy na poziomie, na etapie, w fazie przestrzelenia ekologicznego, zużywamy tak ziemię, że ona nie ma szans się regenerować i teraz nasi eksperci nie wierzą, że to się uda. Kevin Anderson w 2021 roku, bardzo znany klimatolog, opublikował artykuł, w którym pokazuje, że nawet Szwecja, żaden kraj, nawet taki kraj progresywny w tym aspekcie jak Szwecja, nie jest na drodze do zatrzymania ocieplenia poniżej 1,5 stopnia Celsjusza. Sytuacja wygląda fatalnie. No i teraz ekonomiści ekologiczni, tacy jak Kate Raworth, nam pokazują, że my nie redukując, nie wystudzając wzrostu, czyli wzrostu materiałożerności, energożerności, zasobożerności, stoimy przed niezwykle ambitną koniecznością redukcji emisji gazów cieplarnianych o 50% co 7 lat. To jest niemożliwe. Większość ekspertów Państwu wyjaśni, że jest to niewyobrażalne. Natomiast gdybyśmy wystudzali równocześnie wzrost gospodarczy, ale tylko w niektórych sektorach i to w krajach najbogatszych, no to byłoby łatwiejsze. Obecnie wzrost średnio się PKB określa, że to jest 3% rocznie. Te emisje można by wtedy redukować w tempie 4,5% rocznie, co już wydaje się wykonalne. Więc jeżeli ludzkość zamierza się w ogóle uratować, to bez redystrybucji i bez myślenia takiego, jak proponuje nam Kate Raworth, to w zasadzie nie jest możliwe. W tej metaforze dla mnie jest jeszcze jedna rzecz ciekawa, no bo tutaj jak Pani powiedziała, autorka bardzo lubi te metafory wizualne i uważa, że one są kluczem do zrozumienia naszego świata. To obważonek robi z naszym mózgiem jeszcze jedną rzecz, to znaczy zapędza nas do myślenia w kółko, że jak my próbujemy go odczytać, to my poniekąd jeździmy wzrokiem po spirali, co przywraca nam tą taką cykliczną wizję czasu,
z którą ona też polemizuje, pokazując, że ten wzrost rozumiany jako linearny postęp, gdzie coraz wyżej się wznosimy, tak jak dziecko z niemowlaka staje się nastolatkiem i potem dorosłym, oczywiście mężczyzną, zresztą polecam Państwu bardzo ten wykład na YouTubie autorki, to tutaj jesteśmy bardziej w tym modelu takim cyrkularnym, biologicznym, cyklicznym, premodernistycznym. Zresztą w Ekonomii Obważanka tam pojawia się ten taki motyw, jak autorka opowiada, jak to pojechała do jednego z krajów Ameryki Południowej i okazało się, że to, co ona opowiada, to jest de facto mądrość ludów rdzennych, czyli to takie wyobrażenie nas jako elementów ekosystemu, gdzie żyjemy z symbiozą z przyrodą, bo od niej zależymy. To nie jest tak, że czynimy sobie ziemię poddaną, tylko jesteśmy elementem tego świata, wcale nie najważniejszym. Pewnie tutaj Państwo znają też te różnego rodzaju metafory, gdzie się przechodzi od ego do eko, czyli od piramidy do takiej, można powiedzieć, ławicy czy mgławicy. I tutaj bym chciała Panią Profesor zapytać w ogóle o to myślenie symbiotyczne, bo bardzo mi zapadł w pamięć jedno ze zdań z Pani tekstu, gdzie pisze Pani, że każe nam zastanowić się, co by się stało, gdybyśmy zastąpili arogancję antropocentryzmu ramą pojęcia myślenia symbiotycznego. I jakby to nasze tutaj międzygatunkowe przetrwanie wtedy wyglądało, tak? Bo tu rozumiem, że jesteśmy w tym temacie, prawda, utraty bioróżnorodności jako tej ważnego elementu, nawet ważniejszego niż jak rozmawiałyśmy, niż ta zmiana klimatu, która jest dużo bardziej abstrakcyjna. Więc teraz pytanie, czym jest to myślenie symbiotyczne i do jakiego świata ono nas wprowadza? No tutaj sama arogancja antropocentryzmu to jest coś, co humaniści w takich nurtach posthumanistycznych, humanistyka środowiskowa, bardzo wiele różnych ciekawych nurtów już od dekad piętnuje, bo pewnie całkowicie my antropocentryzmu nigdy się nie umiemy pozbyć ze swoich sposobów myślenia i patrzenia na świat, ale arogancja to jest to, co naprawdę charakteryzuje to, jak prowadzony jest tak zwany business as usual gospodarowania w większości gospodarek, mainstreamu gospodarek w tej chwili na Ziemi. Ten zdrowy rozsądek naszego myślenia o gospodarce i podczas tej naszej dyskusji i w ogóle w tych tematach cały czas biją się ze sobą te dwa paradygmaty. Ten świat zdrowego rozsądku naszej codzienności, który jeszcze jest wciąż hegemoniczny, dominujący, i konieczności, pewne nieuniknione fakty, które wynikają z raportów przyrodoznawców. No, nie byłoby ekonomii ekologicznej, gdyby nie to, jak ogromna jest skala rozwoju ludzkości gospodarczego, głównie rozwoju ludzkości na naszej planecie. No, w 2020 podano, że technosfera, czyli to, co wytwarzamy, plastik, beton, nasze budynki, drogi, asfalt, nasze produkty, masa technosfery przerosła całą masę biosfery, tego co żywe. To jest niewyobrażalny skok ilościowy, zaburzenie proporcji, na które musimy odpowiedzieć wedle ekspertów bezprecedensową, radykalną reformą naszego gospodarowania. Wyobraźcie Państwo sobie, że w 1900 roku technosfera, czyli to, co wytwarzamy, to było zaledwie 3% w stosunku do tego, jak potężna była biosfera. W 2040, jeżeli nic nie zmienimy, szacuje się, że technosfery będzie 3 razy tyle, jeżeli chodzi o masę na Ziemi, niż biosfery. My tutaj nie mówimy o jakichś kosmetycznych korektach, tylko mówimy o tym, że naprawdę potrzebujemy odmienić logikę naszego myślenia, a antropocentryzm arogancki jest zagrożeniem, jeżeli chodzi o przyszłość ludzkości. No, ja czytam w ostatniej pracy Tima Jacksona, że na ochronę bioróżnorodności, od której krytycznie zależy nasze przetrwanie i także zyski Elona Muska, Billa Gatesa, najbogatszych i sektora finansowego, ludzkość wydaje 0,002% PKB. Więc to są, taka jest skala naszej arogancji, jeżeli od niej zaczynamy. No i teraz zamienić to w myślenie symbiotyczne jest to niebywałe wyzwanie, ale coraz więcej ludzi
zajmuje się tym i na tym nam bardzo zależy, musimy dokonać takiej jakby metabolicznej korekty myślenia o wszystkim, co robimy na Ziemi, jak podróżujemy, co jemy, jak mieszkamy, jakiemu sektorowi pozwalamy się rozwijać. Metaboliczna korekta oznacza to, że nasza gospodarka wydala i my musimy mieć gdzie to wydalać, te nasze ścieki, zanieczyszczenia i odpady. I nasza gospodarka potrzebuje zasobów. I teraz samo tutaj, w ogóle w ten model Raworth jest również wpisane pojęcie granic. Granic planetarnych, ale też granic wzrostu. Od słynnego raportu pod tytułem Granice wzrostu w latach 70. my niewiele jednak się zmieniliśmy, jeżeli chodzi o logikę i taki business as usual gospodarowania na Ziemi. Bo zobaczcie Państwo, że granice wzrostu występują w trzech znaczeniach i wszystkie trzy są niebezpiecznie w tej chwili przekroczone. Po pierwsze, nie ma zasobów, kończą nam się zasoby, za dużo pożeramy w stosunku do tego, co jest na tej planecie. Po drugie, kończą nam się miejsca na śmieci, na ścieki, po prostu nie ma gdzie. Dawniej można było niejako eksportować odpady, niechciane efekty uboczne naszych sukcesów gospodarczych do trzeciego świata, w jakieś miejsca, gdzie to mogło się kumulować i niszczyć inne obszary. Teraz jest to już niemożliwe. To zewnętrzne, Bruno Latour, socjolog, który jest też bliski pani Joannie i który całkiem niedawno zmarł pod koniec, na początku, prawda, października. Socjolog ten mu pisał, że zewnętrzne będzie powracało do zbiorowości, że to zewnętrzne się dramatycznie skurczyło. Jesteśmy niejako już wszędzie na tej planecie, bo nasz skala naszych interwencji jest za duża. I trzecie rozumienie granic wzrostu to są sprzężenia zwrotne, to znaczy uruchomienie procesów niechcianych, które mogą doprowadzić do czegoś, co badacze, przyrodoznawcy mówią, nazywają zwrotami planetarnymi, przekroczeniem punktów przełomowych albo tąpnięciami, czyli wyprowadzeniem ze stanu równowagi na przykład hydrosfery albo atmosfery, albo poszczególnych ekosystemów. To wszystko rzeczywiście, no jak gdyby nam pokazuje, że antropocentryczna arogancja to już nie jest coś, co może nam kupić kolejne dekady bezpiecznego funkcjonowania i zachowania ładu społecznego na Ziemi. Natomiast samo to myślenie symbiotyczne, no ma oczywiście, mamy tutaj bardzo wiele ciekawych inspiracji, pojęcie symbiocenu proponuje taki australijski, zmarły w 2014 roku badacz Glenn Albrecht, który mówi o tym, że myślmy w kategoriach tych czynników pozaludzkich, otaczających nas, nawet najmniejszych elementów, które gwarantują pewną stabilność i możliwość kontynuowania niejako tego, co znamy. Najmniejsza grudka gleby, mikroświat, który pozwala regenerować się glebie, to powinno być politycznie reprezentowane. Znowu wracam do Latoura, który mówił już bardzo dawno o tym, że potrzebujemy parlamentu rzeczy, czyli reprezentacji nie tylko ludzi, bo my nie jesteśmy społeczeństwem. Albo po prostu parlamentu, nie ludzi. No właśnie, nie jesteśmy społeczeństwem, ale zbiorowością, niezależni w nieunikniony sposób, nierozerwalnie splecione są nasze losy z tym, jak funkcjonuje woda, czy jak funkcjonują lodowce, z tym, jak wygląda nasza infrastruktura komunikacyjna, z tym, ile paliw jesteśmy w stanie pożerać i jak wygląda to, od czego zależy nasza energia i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo ciekawe, bo aranżowanie przetrwania, ja się zajmowałam retoryką ochrony środowiska najnowszą w XXI wieku i ta retoryka mówi, że nie ma już szans na ochronę przyrody jako dzikiej przyrody, tak jak ją kiedyś pojmowaliśmy. My żyjemy w czasach paradoksalnych, postśrodowiskowych, postprzyrody, kiedy w zasadzie jesteśmy we wzajemnych takich skażeniach i splątaniach uwikłani. No, wiemy na przykład, że nasze środki antykoncepcyjne odnajdują badacze w organizmach ryb w rzekach, bo one trafiają do rzek, prawda? Wiemy, co dzieje się z produkowanymi przez ludzi antybiotykami, jak mocno one oddziałują rykoszetem. Tu Państwo widzicie system sprzężeń zwrotnych i to, że nie ma zewnętrza. To zewnętrzne uderza w ludzi od strony zbiorowości niejako rykoszetem. No i teraz
dopóki my nie zaczniemy myśleć tak bardzo szeroko o tych wszystkich 9 granicach planetarnych, ale z zachowaniem wrażliwości, by nie robić tego po trupach najsłabszych. O tym mówi podstawa społeczna Kate Raworth, że tego nie można robić takim kosztem tych, którzy nie będą znowu umieli się bronić, jeżeli chodzi o klasy polityczne. To jest kwestia klasowa dla mnie, przyszłość Zielonych Ładów i ja bardzo jestem pod wrażeniem tego, jak myślał o współczesnym świecie Gay Standing, twórca pojęcia prekariatu, który mówił, że to, jak wygląda obecnie gospodarowanie na Ziemi, jak ekonomia dopuszcza do narastania nierówności ekonomicznych, doprowadzi już wkrótce do tego, że to, co teraz cytuję, to, co politycznie niemożliwe, w końcu stanie się nieuniknione. I mi się wydaje, że my wchodzimy już w tę fazę. Kiedy pisałam swoją książkę, wydawałam w 2018 o zmianie klimatycznej i debacie na temat antropocenu, dopiero ten temat zaczynał tak dominować w mediach w Polsce. W tej chwili mamy reklamy banków, które próbują się wyzieleniać. Zasypani jesteśmy reklamami, w których główne instytucje przecież ekonomiczne tego świata próbują nas przekonać, że myślą tak samo jak Kate Raworth, tak? Więc a to dopiero minęło parę lat. To, co politycznie niemożliwe, na pewno jest to w tej chwili wystudzenie wzrostu, sama idea kurczenia się zasobożerności, energożerności naszego gospodarowania na Ziemi, twierdził Standing, już w końcu stanie się nieuniknione, a nieuniknione staje się z powodu tego, że planeta po prostu nie jest takim rozciągającym się w nieskończoność worem z zasobami, tak? Tylko ma określoną po prostu pojemność. No, w ogóle ten temat polityczności to jest bardzo ciekawy, bo mi podczas debat, to akurat debat w Europejskim Centrum Solidarności, pojawiło się pytanie, czy osoby przyrodnicze mogą być członkiniami spółdzielni rozwojowych, które jako COPTECH próbujemy rozwijać. I to takie myślenie w poruszaniu się, że ta przyroda to nie jest jakaś taka abstrakcyjna przestrzeń, tylko to są konkretne obszary, konkretne rośliny, konkretne gatunki, sprawia, że zupełnie inaczej się nam ta wyobraźnia ćwiczy. I tego wydaje mi się, że w ogóle nie ma u Raworth. I tutaj zdejmę nam tutaj z głównego pola widzenia ten obrazek, żebyśmy mogły sobie podziałać z wyobraźnią bez wsparcia tutaj autorki tej metafory. I trochę, żebyśmy też rozwinęły ten wątek społeczny, który jest tutaj niezwykle ważny, bo on jest w tym momencie najsilniejszym wątkiem antykapitalistycznym. Bo tak jak pamiętam, jak się zaczęła pandemia, to było bardzo dużo takich prognoz, że wrócimy do tak zwanego business as usual, że ten proklimatyczny zielony ruch, na którego twarzą stała się Greta Thunberg, która tą swoją objazdówkę po wszystkich wielkich zakończyła tuż przed lockdownem, że to wszystko zostanie wyrzucone do śmieci. Ale okazało się, że wręcz przeciwnie, że kapitalizm, zwłaszcza ten globalny, bardzo szybko zaabsorbował te zielone postulaty. Pojawiły się cele zrównoważonego rozwoju, certyfikacje, korporacje zaczęły się przestawiać, ale zupełnie odłożyliśmy ten wątek społeczny na bok. I tutaj, ponieważ dzisiaj mamy takie ćwiczenia z pojęć i z wyobraźni, chciałam panią zapytać o pojęcie ekowerwy, jako takiej innego pojęcia niż obważany Raworth, wydaje mi się, że bardzo ciekawego, który mógłby nam pozwolić wyobrazić sobie ten lepszy, bardziej sprawiedliwy świat przyszłości już po tej transformacji, nad którą teraz pracujemy. Tak, to pojęcie wymyśliłam dlatego, żeby próbować niejako w jednej ramie ująć szereg takich rzeczy, które bardzo mnie inspirują, jeżeli chodzi o myślenie o przyszłości, bo kiedy zajmuję się od lat debatą na temat skali degradacji planety, tam dominują takie paraliżujące, pesymistyczne konkluzje, tak?
Również kiedy czytamy pracę z zakresu tego, jak wygląda w tej chwili kondycja społeczeństw pod względem dobrobytu i jakie postępy osiągnęła ludzkość od lat 80., to też nam wiele optymizmu nie przysparza. Sytuacja naprawdę tak emocjonalnie również dla mnie, no nie jest to łatwe, kiedy Państwo wiecie, w tej chwili po 2019 roku pojawiają się artykuły w debacie o antropocenie. Ja ostatnio się interesowałam takimi krytycznymi studiami nad uniwersytetem i edukacją, bo przygotowuję wystąpienia dotyczące tego, jaka jest misja edukacji i uniwersytetu wobec tego, co dzieje się z planetą. I proszę sobie wyobrazić, że no, zaczynają się motywy, mnie zawsze interesowały motywy retoryczne, właśnie pojęcia, metafory, wyobrażenia. One nam wiele mówią o tym, jak siebie postrzegamy, w którą stronę autorefleksja ludzkości zmierza. Jako filozofkę też to ma taki wymiar egzystencjalny, prawda? No i wyobraźcie sobie, jak porażające jest to, kiedy czytam, że autorzy uważają, badacze edukacji, że funkcją edukacji, rolą, misją ekspertów jest już w tej chwili skonfrontowanie ludzkości z faktem wymierania. Czyli coś bardzo dramatycznie brzmiącego. Pojawiają się takie postulaty, że szkoły muszą się zamienić, uniwersytety, w szkoły survivalu, bo zapaść jest niejako nieunikniona. To wszystko możemy wrzucić, ja nie wiem, czy jeszcze tak możemy robić, ale wrzuca się to do takiego worka fatalizmu klimatycznego, czyli przekonania o tym paraliżującego, że w zasadzie bierność i ten marazm antropocenu trwał tak długo, że już nie uda się ludzkości wykaraskać na te tory zielonych ładów. Czyli no bardzo by to brzmiało pesymistycznie. Do tego macie Państwo, co dominuje w debacie publicznej. Takie są moje odczucia. Każdy zielony postulat alternatywnego, lepszej rzeczywistości, bardziej ambitnej rzeczywistości, zielonej przyszłości się nie opłaca. Za dużo kosztuje. Albo będzie wiązał się z pasmem wyrzeczeń dla obywatela. I czytamy, że ludzie nie zrezygnują z hamburgerów i tanich lotów na wakacje. Wolą jak gdyby to status quo i ten business as usual, a te modele takie jak model Kate Raworth nie znajdą nigdy takiego szerokiego poparcia i nie będzie mobilizacji społecznej. To jest niezwykle przygnębiające, dlatego w kontrze do tego wszystkiego ja proponuję tę ekowerwę, która na pewno jest zestawem pomysłów na lepszą przyszłość, konstruktywnych przykładów tego, jak można by inaczej jednak gospodarować na Ziemi. I tutaj bardzo mi się podoba, pani Joanno, ten motyw, który jest u Pani też w książce, żeby to nie były wielkie wizje, tylko niech to są takie te mniejsze po prostu takie prototypy utopii, nie wielka utopia, bo żaden naukowiec nie da Państwu, nawet Kate Raworth, wielkiego systematycznego modelu na to, jak zbudować lepszy świat, ale starajmy się wszędzie, gdzie się da, tak jak Pani o tym pisała, zrobić chociaż lepiej niż było, chociaż odrobinę lepiej niż było, tak? I teraz ekowerwa, tak jak ja to czuję, to musi być coś, co oczywiście wychodzi od tych gorzkich pigułek faktów, bo fakty są porażające. My nie mamy wiele czasu, żyjemy w trybie pilnym modyfikacji gospodarek, a opór sektora, który czerpie zyski ze status quo, będzie ogromny, jest ogromny, ale to nie znaczy, że nie ma tej nadziei. Natomiast samo podtrzymywanie nadziei to jest robota na ugorze, ale popadnięcie w rozpacz to jest coś najłatwiejszego, więc ja nie mogę się na to godzić, tym bardziej tak nie mogę mówić do studentów, do młodzieży, których dopiero czekają te trudne czasy, prawda? Więc ekowerwa, no podam Państwu może taki obrazowy przykład utopijnego myślenia o tym, jak świat postwzrostu mógłby wyglądać wedle tego modelu. Tłumaczę w tej chwili książkę najnowszą Tima Jacksona, badacza zrównoważonego rozwoju i taką ikonę już myślenia postwzrostowego, dewzrostowego. Postwzrost, życie po kapitalizmie. I tam mówi Jackson, że to, co można by przywrócić i co można by uczynić priorytetem
w zamian, w miejsce pogoni za dobrami materialnymi, rośnięciem, tyciem, kupowaniem, obkupywaniem wszystkich wkoło gadżetami, innowacjami i tak dalej, czyli tym tradycyjnym myśleniem o gospodarce jako czymś, co więcej zasobów ciągle potrzebuje i w związku z tym więcej energii, to Jackson mówi o świecie, o dowartościowaniu pojęcia work, pracy jako wytwarzania, i dowartościowaniu pojęcia labor, to jest podział Hannah Arendt, też pracy, ale pracy rozumianej jako coś, co jest taką robotą podtrzymującą życie, prace domowe, prace opiekuńcze, wykonywane głównie przez kobiety. No tutaj w pandemii nam to ładnie wypłynęło, bo labor, czyli ta praca podtrzymująca życie, regenerująca, pozwalająca nam w ogóle przetrwać. Praca reprodukcyjna. Reprodukcyjna, prawda? Tak. To są ci essential workers, których żeśmy zaniedbywali. Tej pracy, mówi Jackson, kapitalizm nie szanuje, ona coraz bardziej kulturowo jest uznawana za udrękę, nikt nie chce tego wykonywać, to jest dezawuowane w takim sensie, jako, ponieważ to nie jest opłacane i nie jest szanowane, wydaje się to zupełnie nagle ludziom niepotrzebne. Natomiast Jackson mówi, że labor jest to właśnie coś, od czego no, zależy nasza codzienność, co wkleja się też, dając nam sens, bo tutaj troszczymy się o innych, co daje nam psychiczne spełnienie. No i do tego work, praca jako kreatywne wytwarzanie czegoś, gdzie sięgasz czasem po wieczność i nieskończoność, bo na przykład napisałeś poemat albo zagrałaś pięknie w sztuce. No ale to może być wszystko, co daje nam spełnienie. I proszę zobaczyć, że postwzrost, ekonomia ekologiczna postwzrostu kojarzona jest z postulatami społeczeństwa postpracy, a tu paradoksalnie, mówi Jackson, zapomnijmy o kupowaniu dóbr i ślepym konsumowaniu śmieci i gadżetów, powróćmy do tych ideałów spełniania się i szczęścia poprzez to, co robimy. On uważa, że w krajach rozwiniętych, bogatych, przestrzelonych konsumpcyjnie, gdzie reklama nam wyznacza, kim my mamy być, my troszeczkę o tym zapomnieliśmy i to żeni z taką bardzo fajną koncepcją psychologicznego flow. Nie wiem, czy Państwo o tym słyszeliście, ale są badania nad szczęściem, które pokazują, że my najbardziej zapominamy, zatracamy się wcale nie w taniej konsumpcji czy w rozrywce, tak rozumianej jako coś takiego bardzo ulotnego, ale wtedy, kiedy spełniamy się pracując, wykonując coś, co wymaga Twojej koncentracji, uwagi, to może być też wspinaczka albo taniec. To nie musi być, to na pewno nie chodzi o alienującą, głupią pracę w korporacji, gdzie ktoś cały czas Cię gasi i wyznacza Ci warunki Twojego życia, prawda? Tylko o work jako cechę, którą, jako czynność, którą, proszę Państwa, zawsze cenili przez wszystkie stulecia filozofowie. To nam Jackson pokazuje, on mówi, oczywiście wchodzenie we flow i spełnianie się poprzez to, co robisz, to też nie jest łatwe, wymaga kompetencji, musimy nasze dzieci do tego nauczyć i na pewno nie jest, proszę Państwa, drogą do tego przyspawanie dzieciaków do ekranów i bycie przyspawanym do ekranów, tak? Więc na pewno to się kłóci z jakimś takim modelem, który nam promuje w tej chwili przemysł digitalny i przemysł aplikacji i ten biznes, w którym jak gdyby co to ucyfrowienie świata tak niesłychanie się w tej chwili spełnia. No ale Jackson mówi, a pomyślmy sobie o takiej utopii, gdzie wszyscy pracujemy mniej, ale w taki sposób, gdzie po prostu to jest gwarancją szczęścia i spełnienia obywateli. Dzieci powinniśmy tego uczyć, wchodzenia z koncentracją uwagi w coś, co kochasz robić i walki o to, żeby robić w życiu to, co kochasz. Mi jest łatwo o tym mówić, bo mam też szczęście, że no moja praca jest akurat dla mnie takim flow, więc wiem bardzo często, jak to wygląda, no ale dla na przykład wszystkie rozrywki niskoemisyjne, o których mówią nam ekonomiści ekologiczni de wzrostu, spacer z psem, podróżowanie po najbliższej okolicy, jazda na rowerze, uprawianie ogrodnictwo, miejskie rolnictwo. To są wszystko, zobaczcie, działania zazwyczaj przy użyciu ciała. To nie jest tylko intelektualne patrzenie w ekran i rozgrywanie gry.
No i to są też wymagające pewnego takiego zanurzenia się w tu i teraz. Podczas takich wydarzeń raportują ludzie z różnych kultur, z różnych pokoleń, bo na tych badaniach opiera swoją koncepcję flow Michali Csikszentmihalyi, do którego odwołuje się Jackson, że są po prostu szczęśliwi. Czyli pomysł jest taki, uczyńmy priorytetem zamiast wzrostu, no wreszcie dobrobyt i szczęście ludzi, bo ambitnie Zachód stać na to, szczególnie kraje rozwinięte. Czyli zamiast pracy bez sensu, o której pisał David Graeber, mamy pracę z sensem. I tutaj jak pewnie pierwszy raz się tego słucha, to się wydaje jakieś bardzo abstrakcyjne, filozoficzne, że to jest ta ekstaza, która towarzyszy wymyślaniu nowych abstrakcyjnych pomysłów. Ale z drugiej strony, skoro żyjemy w świecie, gdzie kryzys jest nową codziennością i cały czas musimy składać tą rzeczywistość na nowo, i to również w modelach praktycznych, to de facto każdy z nas i każda z nas w jakimś stopniu wykonuje to modelowanie abstrakcyjnej rzeczywistości. Znaczy, to chyba jest najważniejsza kwestia. I ja mam takie poczucie, że to, żeby my w ogóle przetrwać jako gatunek, musimy zdemokratyzować współtworzenie rzeczywistości również o osoby, które się zajmują właśnie tą pracą reprodukcyjną, czy tą pracą związaną po prostu z zarządzaniem kryzysowym. Bo z punktu widzenia, prawda, akademiczek, czy osób siedzących przede wszystkim w teorii, to tak przychodzi co do czego i trzeba to wdrażać tu i teraz, no to my bardzo potrzebujemy tych osób, które mają ten, można powiedzieć, fach w ręku. I to ten fach, prawda, bardzo praktyczny. I też docenienia ich. Takim pytaniem, które mi się zawsze nasuwa, to jest to, jaką walutą będziemy się posługiwać w świecie właśnie takiej ekowerwy. Czy to będą pieniądze, czy to będą jakieś tokeny, bony, punkty. Jak to mogłoby wyglądać? Ja jestem tutaj świeżo po takim doświadczeniu takiego eksperymentu Fundacji Kraina w Warszawie, która postanowiła centrum wymiankowe, czy tam centrum darów ubrań, zamienić na miejsce, gdzie można wziąć, co się chce, ale trzeba dać coś w zamian. I to w zamian jest ustalane w dialogu między osobą, która ma tą potrzebę, a osobą, która akurat w tym momencie obsługuje butik krainy. To są bardzo różne rzeczy. Czasami to jest rozniesienie ulotek, posprzątanie lokalu, czasami to jest wymyślenie czegoś. I wydaje mi się, że jesteśmy teraz w takim koncepcyjnie bardzo ciekawym momencie, bo odchodząc od PKB, próbując odpowiedzieć sobie, jaki wskaźnik inny będziemy przyjmować, mi się wydaje, tu właśnie chciałam się pani profesor zapytać, co pani na ten temat sądzi, że my chyba nie będziemy mieć innego, drugiego uniwersalnego wskaźnika, tylko raczej będziemy mówili o jakiejś szeroko rozumianej jakości życia i różnych systemach waloryzacji, z których część właśnie będzie taka, którą można policzyć, a część będzie dużo bardziej taka efemeryczna. Tak, na pewno. No tutaj mamy ogromny taki pluralizm. W tych koncepcjach ekonomii ekologicznej mamy bardzo wiele wartości i z definicji jest to myślenie pluralistyczne. No, może na plan pierwszy wysuwać się tutaj ta wartość dobrobytu, prosperity, gdzie dobrobyt jest definiowany jako no, taki stan społeczny, gdzie ludzie czują się bezpiecznie, zapewnione jest im bezpieczeństwo socjalne i nie są najsłabsi pozostawiani samym sobie, gdzie nie ma frustracji z powodu ogromnych nierówności, gdzie jest, jeśli nie gwarancja zatrudnienia, to coś bardzo bliskiego gwarancji zatrudnienia. I teraz, kiedy czytam o tym, to nie jest może ekonomia głównego nurtu, tylko jakieś marginesy jeszcze cały czas ekonomia, która pokazuje nam alternatywne rozwiązania, na przykład debatę o bezwarunkowym dochodzie podstawowym. Bardzo Państwa zachęcam do zainteresowania się tym. Mamy świetną pracę Macieja Schlindera, która pogłębia nam naprawdę bogactwo ujęć, wyjaśnień, modeli, przedstawia, od tego warto zacząć. Mamy dyskusję o walutach dodatkowych.
kolorowych. Tak jak pani wspomniała, ten eksperyment warszawski. Alf Hornburg jest taki na przykład badacz, który w debacie o antropocenie zasłynął między innymi tym, że proponuje, by mówić o technocenie zamiast antropocenu, bo cały czas podkreśla wagę innowacji struktur technologicznych. On uważa, że pieniądz w tej formie, w jakiej on teraz funkcjonuje, jest artefaktem i on nie musi tak wyglądać, bo pieniądz to jest po prostu współczesny, to jest cała umowa społeczna jakaś. Architektura sektora finansowego, napędzanie gospodarki długiem i ekonomiści, którzy są przyzwyczajeni do tego, jak ten business as usual funkcjonuje, kiedy słyszą o wystudzeniu wzrostu, oni od razu rozumieją, że to położy logikę funkcjonowania bardzo wielu sektorów współcześnie, ale właśnie o to ekonomistom ekologicznym chodzi. To jest radykalna, planowana zmiana społeczna, ambitna, ale alternatywą jest to, że dokona się to i tak, tak czy inaczej, tylko że w formie chaosu przez to, co dzieje się z przyrodą, ze środowiskiem. No i teraz waluty na przykład dodatkowe, one występują, mówi nam Hornburg, przytacza jednego z ekonomistów, który mu powiedział, pokaż mi problem społeczny, a ja ci wymyślę walutę dodatkową, która go rozwiąże. Czyli można przy użyciu nowej konstrukcji pieniądza, zdaniem ekonomistów, rozwiązywać poszczególne problemy społeczne. Niebywale są to, bo to mogą być początkowo lokalne waluty dodatkowe, które na przykład funkcjonują jako vouchery po to, żeby nie można było na przykład gromadzić bogactwa. O tym też pisze Kate Raworth. Dla mnie, tego nie powiedziałam, zapomniałam o tym, dla mnie w trzecim aspekcie książka o obważanku jest książką o tym, jak dokonywać redystrybucji. Tam jest bardzo dużo przywołanych pomysłów poza podatkami progresywnymi, na przykład pułapy bogactwa. One funkcjonowały w niektórych miejscach. Proszę sobie, przecież Państwo, pewnie część z Was wie o tym, ale CEO, najbogatsi, najwięksi, najważniejsi prezesi w niektórych spółkach byli zobligowani, zobowiązani regulacjami, tak było w firmie JP Morgan, do tego, że ich pensje nie mogły na przykład przekraczać 20-krotności najmniejszej pensji w firmie. Tak? I to tym szczyciła się etyka biznesu, że nie ma tych takich dysproporcji, które obserwujemy dzisiaj, gdzie wiemy, że CEO potrafi zarabiać 500 razy tyle, co średnia pensja w danym kraju. Nie? Zresztą podobne zasady są w spółdzielczości, w tym tych dużych korporacjach spółdzielczych, jak korporacja Mondragon. Tak, w ogóle spółdzielczość to jest woda na młyn, odbudowa dóbr wspólnych, własność dzielona, wypożyczanie, zamiast takich typowych instytucji kapitalistycznych, gdzie liczy się akumulacja kapitału i czerpanie zysku, prawda? Dożywotnie renty, po to, żeby nie można było dziedziczyć wielkich majątków. No, jeżeli Państwu w debatach publicznych, często tak mam, że to się wydaje takie egzotyczne, tak odbierają to uczestnicy, to wystarczy troszkę historii. No, w 1942 roku sam Franklin Delano Roosevelt proponował 100% podatku dla każdego w Stanach Zjednoczonych, kto zarobi rocznie więcej niż 25 000 dolarów. No, mieliśmy podatek w wysokości 90% dla najbogatszych w 60-tych latach w Stanach Zjednoczonych. No i Thomas Piketty, który dzisiaj wprost cały czas postuluje, że 1% najbogatszych powinien płacić 80% podatku, tak? I to nie są jakby rzeczy, czy te pułapy bogactwa, pułapy dochodów, nie są to rzeczy nieznane ekonomistom, natomiast one nie funkcjonują jako zdrowy rozsądek myślenia publicznego, no ponieważ nas wychowano w takim myśleniu wolnorynkowym, które jest fałszywe, a celem Raworth w tej właśnie książce jest całkowity demontaż tych założeń zdrowego rozsądku biznesu jak zwykle w gospodarowaniu. I zobaczcie Państwo, wychodzimy od problemów środowiskowych, zagrożeń ekologicznych i kwestii przetrwania ludzkości, ale tak naprawdę cały czas to sprawczość, ta największa sprawczość tkwi w tym, jak my gospodarujemy na Ziemi. Pierwotna manipulacja jest w samym pojęciu zdrowego rozsądku po polsku, prawda? No bo po angielsku no to jest common sense, czyli bardziej taki powszechny rozsądek, a ten nasz zdrowy rozsądek obecny wcale nie jest zdrowy. I tutaj mamy dużo jakichś takich pułapek
językowych, na przykład wokół pojęcia racjonalności. Mhm. Dla mnie bardzo ciekawą książką jest też książka Janceja Stricklera, wydana też przez wydawnictwo Wysoki Zamek, To jest nasza przyszłość, gdzie on pokazuje, że jak zaczniemy patrzeć z perspektywy szerszej społeczności i wizji siebie w przyszłości, czyli jak sobie będziemy po latach odpowiadali na pytanie, jakie decyzje podejmowaliśmy jako ludzie i czy zrobiliśmy wszystko to, co powinniśmy, mm-hmm. albo jakiej strukturze społecznej chcemy żyć i w jakim świecie przyszłości, to nagle okazuje się, że ta nasza racjonalność jest zupełnie inna. Mm-hmm. Zupełnie inaczej podejmujemy różnego rodzaju wybory. Ale tutaj też to, jak pojmujemy samych siebie filozoficznie, tak ciąży na tej debacie, bo na przykład słyszycie Państwo takie uwagi, nie, społeczeństwo postpracy się nie uda, bo ludzie są leniwi. Jak im dacie bezwarunkowy dochód podstawowy, to oni po prostu się rozpadną, popadną w nałogi, nic nie będzie się działo. Albo jesteśmy zbyt egoistyczni na to, żeby doprowadzić redystrybucji nierówności. A tymczasem z badań psychologów społecznych, to są różne eksperymenty. Jason Hickel na przykład przywołuje taki szereg badań, które nam pokazują, że takich skrajnych egoistów w populacjach ludzkich jest około 30%. Ich jest mniejszość. Większość z nas nastawiona jest na kooperację, na współpracę, na dawanie szansy, na początku przynajmniej innym, i czerpiemy ogromną radość z tego, że pomagamy, że realizujemy coś, w co wierzymy, a ten model takiego pazernego egoisty, zaprojektowanego rzekomo przez ewolucję, nijak się ma do badań empirycznych. No tutaj to jest problem, że mainstream ekonomii i to, jak ona jest prezentowana może w debacie publicznej, nijak się ma do osiągnięć nauk empirycznych, jest przestarzały, sięga korzeniami lat 50. XX wieku. Dlatego głos Kate Raworth jest tak ważny, a ekonomistów ekologicznych uważam, że powinniśmy bardzo uważnie w tej chwili czytać, nawet jeżeli oni się mylą, jeżeli to są utopie, jeżeli gdzieś są pewne porażki, no to tak jak pani sama myśli, że z tysiąca porażek i błędów my musimy wyłuskać kilka rozwiązań, które się muszą udać, tak? Innego wyjścia nie mamy. No niestety ja też, proszę Państwa, wczytuję się w alternatywy, bo nam już pokazują w debacie o antropocenie eksperci symulacje tego, co nas czeka w scenariuszu business as usual. I są prace, które zaglądają, że tak powiem, za horyzont najbliższej przyszłości, po roku 2050, pokazujące totalne zagrożenia dla ładu cywilizacyjnego, jaki znamy. Te 96% doświadczonych klimatologów wspomniałam, którzy nie wierzą w to, że uda się zatrzymać na tych 1,5 stopnia Celsjusza, jeżeli chodzi o globalne ocieplenie, oni mówią, że bardzo realistyczny jest scenariusz katastroficzny pod koniec tego stulecia, gdzie w zasadzie nie będzie on do pogodzenia z czymkolwiek, co znamy jako społeczeństwo, tak? Czyli prawa człowieka, jakieś względne bezpieczeństwo. Ja czytam, ostatnio miałam taką nieprzyjemność i trud emocjonalny artykułu, gdzie naprawdę politologowie, socjologowie, młodzi zebrali się i pokazali takie symulacje, powrót do praktyk wypalania, dalsza degradacja, braki dostępu do wody pitnej, całkowity upadek łańcuchów dostaw, powrót do małych wspólnot, konieczność na przykład rządów, żeby przeprojektowały prawo ziemi, prawo własności, bo ludzie będą się przemieszczać na taką skalę, że po prostu będą zajmować miejsca, gdzie będzie można przeżyć i koniec, tak? Więc my nie chcemy czegoś takiego. A wiemy, nie widzę tekstów, które by optymizmem jakimś, bo bardzo ich szukam, napawały, że możemy jeszcze pozwolić sobie na długie kontynuowanie biznesu, jak zwykle w gospodarowaniu, i wszystko jakoś się ułoży, tak? Natomiast jak, nie wiem, czy pani Joanna też ma pani takie odczucie, bo chciałam też zapytać, jeżeli mogę troszkę tak wejść w rolę. Zastanawiam się, szukam przyczyn tak niesamowitego oporu przeciwko tym pomysłom, bo on jest, prawda, w debacie publicznej dominuje, przeciwko tym pomysłom budowania zielonego ładu na zupełnie innych zasadach, takich, gdzie mniej pracujemy, mniej kupujemy, mniej posiadamy, ale mamy więcej czasu wolnego. I ja to tak odbieram, że większość przeciwników właśnie wystudzania wzrostu tej ekonomii ekologicznej wcale to nie są przeciwnicy tych modeli, tylko oni po prostu nie wierzą, że to się uda.
powiedz to, uważają, że nie warto o tym mówić, bo są tak niejako, mają albo, no nie powiedziałabym, że małą wyobraźnię, ale tak bardzo pragmatycznie przygnębieni tym, jak realia polityczne wyglądają, że oni po prostu odcinają to na wstępie, bo po prostu to jest bajanie jakichś tam filozofów. Znaczy jesteśmy zniechęceni, to na pewno, ale z drugiej strony te ostatnie 2 lata to jest, obserwujemy po prostu tak wielki zwrot, jeżeli chodzi w ogóle o modele życia, o funkcjonowanie. Pamiętam, jak to było, kiedy to było, pewnie z 3 lata temu, jak Maciej Gdula, nie wiem, wtedy chyba już poseł, mówił o tym, żeby ograniczyć loty samolotami. No, był traktowany jako taki fantasta, że to się nie zdarzy, w ogóle nie jesteśmy w stanie tego psychicznie znieść, takiej możliwości, a potem pojawił się COVID i okazało się, że możemy latać mniej. I zaczęliśmy praktykować te alternatywy. Z kolei jeżeli chodzi o powszechne formy różnych świadczeń, to przecież 500+ spotykało się dokładnie z tą samą retoryką, którą tutaj pani przywołała przy okazji powszechnego dochodu gwarantowanego. Że to są lenie, że przepiją, że wiadomo, że nikt nic nie będzie robić. No badania pokazują, że wręcz przeciwnie, że takie świadczenia wyrównujące, powszechne, one raczej pozwalają się zaktywizować i wyciągnąć się ponad ten próg ubóstwa. I według mnie my jesteśmy w takim momencie, że my powinniśmy po prostu praktykować te różnego rodzaju alternatywy. Ja osobiście przestaję rozmawiać z osobami, które mi opowiadają, dlaczego się nie uda, no bo dlaczego się nie uda, to wszyscy wiemy, ale nie wiemy, pod jakimi warunkami rzeczy mogą się udać, bo nawet przez ten mój w sumie najświeższy i bardzo drobny przykład tej Fundacji Kraina, kiedy oni wprowadzali ten system talonów, czyli tokenów za ubrania, które wcześniej w ogóle były za darmo, czyli wprowadzenia systemu wzajemności, to nawet oni sami nie wierzyli, że to będzie funkcjonowało. I nagle okazało się właśnie to, o czym pani mówi, że ten potencjał i chęć w ogóle dzielenia się ze strony większości z nas jest tutaj bardzo silny. Poza tym wydaje mi się, że my naprawdę jesteśmy na takim etapie rozwoju, że my musimy szukać sposobów pogłębiania demokracji, pogłębiania współdecydowania, bo tutaj znowu, prawda, migracje z Ukrainy i to, że udało się uniknąć jakiegoś kryzysu, gdzie miliony ludzi były na ulicach bezdomne, wynikało wyłącznie z różnych form samoorganizacji. No tutaj właśnie. Władze państwowe miały ważne znaczenie i samorządowe, prawda? Ale bez tego zaangażowania lokalnego to by się w ogóle nie udało. I tak jak my tutaj w spółdzielni opowiadamy o takich modelach, które teraz zebraliśmy w pakiecie miejskiej odporności, którego tam publiczną premierę będziemy mieli za tydzień 21 listopada, to my przede wszystkim mówimy, że musimy wykorzystać wszystkie zasoby, z czego zasobem jest ludzka energia. Bo ludzka energia, ludzka wiedza, zaangażowanie, bo jeżeli pozwolimy ludziom wymyślać pomysły, czyli współuczestniczyć w tym procesie kreatywnym, o którym już dzisiaj mówiłyśmy, to okazuje się, że mamy zupełnie inną pulę energii do wykorzystania i zupełnie inną pulę zasobów niż w momencie, kiedy byłby to, nie wiem, odgórny rządowy program. Bo jeżeli to są abstrakcyjne, zewnętrzne dyskusje na poziomie eksperckim, albo prowadzone wyłącznie przez polityków i polityczki, którzy nie włączają szerszego grona społecznego, no to wiadomo, co społeczeństwo bierze. Bierze swój metaforyczny popcorn, no i zastanawia się, prawda, kiedy ci, których obserwują, się wywrócą. I w momencie, kiedy my przechodzimy z tej roli takich recenzentów oraz albo osób, które mają chęć obrabiania pomysłu wyłącznie na poziomie abstrakcji i przerzucamy się w praktykę, to zupełnie inne rzeczy wychodzą, bo to też jest taka rzecz, która jest powiązana z tym, co się pojawia w ekonomii obważanka, czyli tej takiej, można powiedzieć, to w sumie tej kartezjańskiej wizji człowieka, że my jesteśmy tym takim abstrakcyjnym umysłem i że oddzielonym od tej zwierzęcej części, prawda, i że zwierzęta nie mają duszy i że jak się robi im krzywda, no to są dźwięki mechanicznej maszyny i zdamy sobie sprawę, że de facto to, czym my myślimy, to jest ciało-umysł. I bardzo dużo barier, które my mamy na poziomie intelektu, to są bariery
które są barierami w ciele. I przerzucanie się pomiędzy intelektualną obróbką a praktyką taką fizyczną, materialną, cielesną, dla mnie osobiście jest jedyną formułą działalności, która jest sensowna. Co, to jest i... też, bo tutaj chodzi o też takie, jeżeli mogę się włączyć, przeskakiwanie między skalami. Ja dlatego też z takim zachwytem uczyłam się koncepcji Bruno Latoura, który to potrafił robić świetnie i w ogóle uwielbiam w nauce teksty, które wychodzą od empirycznego przykładu albo na nim kończą, gdzie masz case study, ale jest do tego teoria i teoria nie jest sobie gdzieś tam zawieszona nad naszymi głowami, tylko ona bazuje na tym, co można zaobserwować. I dlatego też tak cenię ekonomię ekologiczną, bo ona z definicji to są takie modele, gdzie to przeskakiwanie pomiędzy skalami od poziomu transnarodowego do państwowego, do jakiejś kwestii lokalnej, do tego, jak funkcjonuje czyjeś wyżywienie gdzieś tam w dalekim zakątku świata, jest kluczowe, żeby zrozumieć metabolizm gospodarczy, bo to są systemy zazwyczaj naczyń połączonych, prawda? Jeżeli mamy na przykład, chwali się jakiś kraj, że on dokonuje reforestacji, a przyjrzymy się bliżej, to się okazuje, że dzięki temu, że tam jest przestrzeń na reforestację, to wypalane są i wyrzynane po prostu lasy gdzie indziej, które może tanio sobie zakupić dana gospodarka, pomiędzy na przykład Japonią a Indiami, tak mogło być w pewnym momencie, tak? Albo widzimy takie różnice no, skali, że po prostu one nam tłumaczą, dlaczego przełowienie łowisk wykończy i doprowadzi na skraj nędzy ogromną rzeszę populacji, a no i tak dalej. I to zapładnia wyobraźnię, ale też nie pozwala nam taki zachować kontakt z rzeczywistością. No ale bo... mi nawet chodzi o coś jeszcze dalej, o krok dalej, bo Ray Wolf mówi o tych metaforach ogrodniczych, że jak się przestawimy z metafor linii produkcyjnej, prawda, fordowskiej na metafory ogrodnicze, to jest, dzieje się coś innego. Tylko i tutaj mi raczej chodzi o praktykowanie tej alternatywnych metafor. Ja na przykład osobiście wiem, że elementem mojej praktyki intelektualnej jest moja praca z przyrodą. Różnego rodzaju formy energetycznej pracy z przyrodą, z czego część to są prace z ziołami, sadzenie roślin, obserwowanie cyklu. I wiem, że dużą część wiedzy, czy tam takiego procesu, który mogłybyśmy nazwać procesem intelektualnym, gdyby nie to, czy tam poznawczym, czy przemielania idei, w moim przypadku dzieje się podczas praktyki fizycznej, którą ja kultywuję. Więc teraz jako spółdzielnia otwieramy się na coraz szersze tematy, w tym na temat rolnictwa miejskiego. I mi się wydaje, że ten zdrowy rozsądek z ekonomii ogwarzanka stanie się oczywistością, im więcej z nas będzie praktykować różne formy kontakty z naturą, zwłaszcza te związane z uprawą roślin. I tak jak sobie próbuję odpowiedzieć na pytanie, co się takiego stało w głowach wszystkich osób, również z szeroko rozumianej debaty publicznej, to jest to, że elementem lockdownu był bliski kontakt z najbliższą przyrodą, w tym dużo czasu spędzonego w ogródkach działkowych, na własnych działkach, w innych miejscach. W momencie, kiedy można było wypraktykować, że sposobem poznania świata jest nie tylko intelektualna obróbka, czyli ten taki dystans ludzkiego umysłu wobec tego zewnętrznego świata, prawda, który nie porozumiewa się z nami werbalnie. I dla mnie to jest bardzo ciekawy moment, bo jak my rozmawialiśmy o tym wątku właśnie tych osób przyrodniczych, które mogły być członkami, członkinami spółdzielni, no to można sobie wyobrazić tak, że mamy spółdzielnię rozwojową na terenie jakiegoś osiedla albo terenie jakiegoś miasta i jedną z członkiem jest na przykład w Warszawie, mogłaby być to rzeka Wisła. No i rzeka Wisła nie jest reprezentowana przez wody państwowe ani nic innego, tylko przez jakiś załóżmy kolektyw ludzki i naukowy, i jakiś społeczny, które mówią, czego ta Wisła
chce. I komunikowanie się z Wisłą można odbywać na dwie metody, dwa sposoby. Jeden ze sposobów to jest sposób znany nam od już początków naszego istnienia, czyli empatyczno-szamański, czyli próbujemy się wczuć i zrozumieć, o co chodzi temu duchowi tego miejsca. A drugi sposób to jest sposób wysokotechnologiczny. Czyli omiernikowanie, pokazanie, zrozumienie. Mhm. To są takie rzeczy, które wydają się bardzo abstrakcyjne, no ale im więcej się po prostu widzi takich, można powiedzieć, równoległości, gdzie to, o czym pisze Tokarczuk, czyli te wszystkie metafory wywodzące się z grzybni, z tego takiego połączenia, zwłaszcza w prawieku jest bardzo silne, to jest de facto internet, czyli inny rodzaj po prostu wskaźnikowania. Mhm. I my w tym momencie jesteśmy według mnie w bardzo ciekawym procesie, bo musimy pozwolić sobie na to, żeby uznać, że my pewnych rzeczy intelektualnie nie wiemy, ale możliwe, że mamy pewnego rodzaju intuicję odnośnie kierunków i że ten kolejny krok poznania będzie poznaniem, które nabędziemy poprzez praktykę kontaktu z jednej strony sami ze sobą, taką najlepiej lokalną, terytorialną, międzyklasową, a z drugiej strony również najlepiej terytorialną z naszymi tutaj pozaludzkimi, przyrodniczymi przyjaciółmi. I to jest jakiś taki rodzaj rewolucji poznawczej, które pewnie gdybym takie zdanie wygłosiła przed pandemią, gdzie pewnie byśmy nie rozmawiały online, tylko rozmawiały na żywo, próbując na przykład wyinterpretować coś z pism Bruna Latoura albo z angielskiego oryginału książki Ray Wharf, no to to brzmiałoby jakoś jako fantastyka. W tym momencie to nie brzmi jako fantastyka, no bo to jest w bardzo wielu miejscach, i w sztuce, i w nauce. Amsterdam już od kilku lat opracowuje takie rozwiązanie, które się nazywa Internet of Nature, czyli system mierników, które mają odpowiedzieć na pytanie, jak się ma przyroda tam, zwłaszcza drzewa, i jak poszczególne ingerencje, które się dzieją, wpływają na przyrodę po to, żeby tą przyrodę bronić. Co jest bardzo futurologiczną wizją, prawda, że sztuczna inteligencja występuje w imieniu przyrody, ograniczając naszą tutaj ingerencję. Ale widzę, że mamy pytanie jedno, tutaj zostało przekazane nam na czacie od Diany Safo. Ja w ogóle Państwa zachęcam do pisania w różnych miejscach, gdzie Państwo nas oglądają, pytań do nas. On tutaj ze spójnieniu będzie nam je przekazywał. I pytanie od pani Diany Safo brzmi: czy perspektywa proponowana przez Ray Wharf daje szansę na zachowanie stabilności klimatycznej, gdyby hipotetycznie została wdrażona w najbliższym czasie, czy nie jest już za późno? Czy nie jest już za późno? No właśnie. A jeżeli jest, to co w związku z tym, tak? Ja jestem rozdarta, bo rzeczywiście te głosy, że jest już za późno, macie Państwo na przykład hasło za późno cenu zamiast antropocenu, one pojawiają się coraz częściej, no ale one się ten tryb fatalizmu nam wpisują i nas paraliżują albo gruntują w takiej niechęci do działania. I naprawdę, jeżeli zaczęłyby być dominujące, to w zasadzie nie mamy o czym dyskutować, tak jak tutaj już powiedziałyśmy. Natomiast no, ta książka to jest książka z 2017 roku, tak? Ona wyszła w 2021 po polsku. Na pewno wtedy twierdziła autorka, że nie było za późno, pokazywała, tylko znowu ogrom jej postulatów do wdrożenia jest niewyobrażalny. Tam macie reformę całkowitą sektora finansowego, właśnie odejście od możliwości bogacenia się nielicznych. Macie dowartościowanie pracy kobiet, pracy domowej, więc różne aspekty są przez nią, ona jest dosyć rozległym modelem, tak? Więc taką totalną rewolucją świata gospodarczego tutaj projektowaną, gdyby to się udało wdrożyć, to nie byłoby oczywiście za późno. No, większość tych, których czytam, autorów z obszaru i autorek ekonomii ekologicznej, de wzrostu, no po to piszą te teksty, żeby
nie po to, żeby je dyskutować, tylko nie tylko po to, żeby je dyskutować, tylko żeby w takim trybie uczącego się społeczeństwa je wypróbowywać. Ale faktem jest, że no, pilność, to poczucie urgency, że w zasadzie, tak jak czytałam, no widzieliście Państwo, emisje mają co 7 lat spadać o 50%, jeżeli chcemy zachować, zostać na trajektorii względnego bezpieczeństwa. Czy to się wydaje realne? Ten raport IPCC z 2018, ten mały taki z 2018 roku, który mówił, że mamy 12 lat, no to w tej chwili mamy jeszcze mniej lat na to, żeby zdecydowaną dekarbonizację całego świata przeprowadzać. A no, sytuacja tak wygląda, że konsensus może polityczny jest, ale też nie wszędzie, natomiast działania są daleko, daleko w tyle. Ja chcę wierzyć, że nie jest za późno, ale coraz więcej czytam prac, które mówią o tym, że będziemy adaptować się do tego, co nabroiliśmy raczej. I też pandemia była tak pouczająca tutaj, bo pandemia nam pokazała, że potrzebujemy takich odpornych gospodarek, zahartowanych, resilient. To pojęcie resilience jest też bardzo popularne w ekonomii ekologicznej, gdzie ono jest rozumiane nie jako odporność łańcuchów dostaw, żeby zachować możliwość wysysania energii, kapitału i taniej pracy z krajów rozwijających się do centrum, tylko jako odporność sektora zdrowia, sektora zabezpieczeń społecznych, poczucia bezpieczeństwa zwykłych obywateli po to, żeby nie dochodziło do konfliktów i tak dalej, i tak dalej. No, tam macie bardzo mocną regulacyjną rolę państw też wprost dyskutowano jako sensowne rozwiązanie, ponieważ tymi strukturami państwowymi już dysponujemy, rolami ogromnych też inwestycji potrzebujemy i środków na to. Wszystko musi być rozwiązane niskoemisyjnie. Mowa jest też o tym, żeby mieszkalnictwo było społeczne, takie wielkie odrodzenie dóbr wspólnych, dopłaty do energii dla tych, których to wiele kosztuje, czyli dla najsłabszych. To wszystko będzie wymagało innego myślenia o gospodarowaniu i o długu państwowym, publicznym, tak? No bo tutaj to też będzie rewolucja dla takiego ścisłego monetarystycznego myślenia o tym, jak powinien sektor finansowy się zachowywać. No ale jak sobie czytamy o patologiach sektora finansowego przez ostatnie lata, to dawno już powinno być z tym zrobiony porządek. Kate Raworth pisze, że sektor finansowy to jest ogon, który macha psem w stosunku do gospodarki. Wszystko robione jest pod dyktando wymagań rynków. To jest też jakaś abstrakcja, za którą nie wiadomo, co stoi. A szereg jakby patologii do zreformowania, no na przykład Hickel podaje, wymienia, jak można by pozmieniać poszczególne aspekty funkcjonowania sektora finansowego globalnie. W tej pracy mniej znaczy więcej. Tam pod koniec jest taka elegancka lista systematycznych zmian, które on widzi dla przyszłości ludzkości i też wierzy w to, że jeszcze nie jest za późno, wracając do Pani pytania. Więc jest dużo optymizmu w tym nurcie, w tym obszarze. Ja też staram się pisać takie artykuły, w których pokazuję, że sama dyskusja o tym, co złego dzieje się z przyrodą, nie może być zostawiona tak, że po prostu przyrodoznawcy biją na alarm i formują ostrzeżenia naukowców świata do ludzkości, a nie idą za tym pomysły na lepszą przyszłość społeczną, na innowacje społeczne, na to, jak temu zaradzić, bo potrzebujemy uspołecznienia tej dyskusji antropocenie o zmianie klimatycznej. Humaniści muszą tutaj brać się do roboty, ale oni są blokowani. W jednym z takich artykułów ostatnio przeczytałam, pan zrobił taką naprawdę, pan Milos Antal w Anthropocene Review, takim piśmie, zrobił analizę tego, jak głosy humanistów dotyczące innowacji społecznych są traktowane w obrębie raportów IPCC i najważniejszych dokumentów ludzkości a propos tego, jak ludzkość ma się adaptować do tego kryzysu, przed którym stoimy, i one są absolutnie wykluczane, tak? Czyli my prędzej wymyślimy nie wiadomo jakie technologie, których wcale nie ma, sekwestracji dwutlenku węgla albo rozpraszania siarki w stratosferze, niż dopuścimy, że moglibyśmy zmienić się mniej pracując albo pozwalając na mniejsze zyski, nie pozwalając na ogromne zyski sektorowi finansowemu czy najbogatszym. Dlatego sama myślę obecnie, no jest mi bardzo bliskie takie hasło siesta zamiast klimatyzatora, które to hasło pokazuje, że siesta jest wynalazkiem, jest tradycją pewną kulturową, która jest niezwykle niskoemisyjna.
konwekcyjna, a klimatyzatory to rozwiązania o charakterze technologicznym, które jak sobie Państwo popatrzycie na rynek klimatyzatorów, to to tak wygląda, że wcale ci, gdzie jest najgoręcej i najtrudniej jest przeżyć, nie mogą sobie na takie wynalazki pozwolić, no bo są one bardzo energożerne, więc znowu z klimatyzatorów korzystają nieliczni w krajach uprzywilejowanych. A siesta jest pewnym wynalazkiem kulturowym, która sama się narzuca w odpowiedzi na zmianę klimatyczną i takich innowacji społeczno-kulturowych powinniśmy szukać, bo tutaj ja wierzę, że my jesteśmy niezwykle kreatywni i elastyczni. No i tak mniej więcej myślą też Jackson, Hickel, Kate Raworth. Potrzebujemy trochę inaczej nasze relacje społeczne ustawić. Nie pozwolić, żeby nasze dzieci dały się niejako w tę pogoń konsumpcjonistyczną, żeby nie dały sobie wmówić, że kryterium sukcesu to jest to, co jesteś w stanie zebrać, jeżeli chodzi o dobra materialne. No, mówi się, że nasze pokolenie młodych nie pozwoli sobie odebrać tego przysłowiowego hamburgera i taniego lotu do Egiptu na wakacje. No ale to jest pokolenie, które jest skazane będzie na warunki prekaryjne życia. 50% nowych miejsc pracy w krajach OECD, taką podają badacze, od lat 90. to są beznadziejne, prekaryjne propozycje dla młodzieży, umów śmieciowych, umów o dzieło, umów na zero godzin, gdzie ta młodzież, która oczywiście dostanie tego hamburgera i będzie ją, na razie było ją stać na wyjazd do Egiptu na wakacje, nie mogła zaplanować sobie ani rodziny, ani dziecka, bo nie wiedziała, czy dostanie kredyt na mieszkanie, ani spokojnego takiego życia, gdzie ma czas wolny, żeby się rozwijać i realizować. Nasze pokolenie jest bardzo, nasze społeczeństwo jest bardzo przepracowane, więc tą odpowiedzią ekonomii ekologicznej jest jakby troska właśnie o to, żeby wreszcie wzrost zastąpić rozwojem społecznym, ale takim rozwojem, na którym nam zależy, nie rozwojem, którego efekty i zyski skumulują się w rękach nielicznych, którzy osiągną niebywałe bogactwo, a potem będą psuli nasze demokracje i psuli nasz świat, tak? No bo tak to de facto dzisiaj wygląda. Polecam Państwu, no ja mogę taką listę lektur też przesłać, ale na przykład takie prace jak Josefa Stiglitza czy Colina Croucha, które pokazują psucie wiedzy. Jest to książka, w której Colin Crouch pokazuje, że bogactwo niszczy tę tkankę naszego funkcjonowania. I to nie jest tak, że ono jest sobie całkowicie neutralne i możemy pozwolić na to, żeby rosły niebosiężnie zarobki najbogatszych, a nie wpływa to negatywnie na to, jak wyglądają media, co do nas dociera, jak wygląda nasze szkolnictwo, jaki mamy dostęp do służby zdrowia. To jest system naczyń połączonych. Społeczeństwa nierówne są społeczeństwami, w których żyje się coraz gorzej. Jackson pisze, że to jest no, patologia, że kapitalizm do tego doprowadza i jakby wzrost, sam wzrost bez walki o to, żeby nasze światy były bardziej równe, nie ma absolutnie kompletnie sensu, nie? Tak, w ogóle ta dyskusja o komforcie i jakości życia wydaje mi się tutaj kluczowa, no bo są takie pojęcia, że to jest koniec komfortoceny, z czego ja się akurat nie zgodzę, bo jak zobaczyć, jak wygląda nawet życie, no żeby nie brać tutaj prekariatu, ale takiej przeciętnej osoby z klasy średniej, z mieszkaniem na kredyt, które na przykład kupiła nawet w ramach rządowego programu z preferencją dla mieszkań na obrzeżach miast, no to jest to życie po prostu w ciągłym tranzycie, na źle zaprojektowanych osiedlach, z brakiem dostępu do usług publicznych, też z wysokim poziomem alienacji, gdzie de facto nie można korzystać z tego tak naprawdę rdzenia życia miejskiego, czyli bezinteresownego spędzania czasu w kawiarniach, korzystania z kultury, no bo cały czas jest się w tej kapitałowej reprodukcji. Mhm. I wydaje mi się, że my powinniśmy pokazywać, że ten świat alternatywny, on będzie bardzo inny od tego, ale to nie znaczy, że to będzie życie gorszej jakości, bo może się okazać, że dla bardzo wielu osób to będzie życie w lepszej jakości.
bo to, o czym się mało mówi, a jest takim elementem też kryzysu współczesności, no to jest kryzys zdrowia psychicznego. No tak, tutaj ci badacze mówią na przykład o tym, że nie ma, warto by przywrócić kategorię i w ogóle praktykę, umiejętność wypoczynku, ale nie takiej intensywnej zabawy polegającej na konsumowaniu wrażeń, gdzie ty wychodzisz po prostu wyczerpany jeszcze bardziej z czegoś takiego niż przed tym, kiedy to zacząłeś, tylko no, wypoczynku związanego z faktem ucieleśnienia, korzystania z przyrody. Jeżeli no, czytamy, że 37% społeczeństwa na przykład w Stanach Zjednoczonych to są ludzie, którzy nie mają żadnego ruchu fizycznego, no to rzeczywiście to przestrzelenie takie związane z epidemią otyłości też i przyspawaniem znowu do ekranów odbija nam się czkawką, jeżeli chodzi o kondycję fizyczną i psychiczną obywateli, tak? No i ta kiedy mówi nam Jackson, że warto by pomyśleć o innych priorytetach, innych ideałach, do których byśmy mogli dążyć, może i pomału, może i w nieudany sposób, ale zacznijmy w ogóle dopuszczać je do naszego horyzontu wyobraźni, bo no, cały czas dominuje to przekonanie, że muszą być inwestycje, miejsca pracy, coraz więcej tej pracy i coraz więcej produktów mamy produkować. Natomiast ekonomiści ekologiczni by wam powiedzieli, po pierwsze, jakie produkty należy produkować, a z jakich powinniśmy się absolutnie wycofać, bo na przykład, jeżeli będą rosły nasze rachunki za gaz, za prąd, za energię, za żywność, to jaki jest sens w gospodarce dopuszczać do tego, żeby cały czas produkowane były jety dla najbogatszych i SUV-y dla najbogatszych. Być może są to sektory, które powinny być stopniowo wyciszone po prostu, bo niestety z raportów też wynika, przypomina mi się taki raport Klubu Rzymskiego z 2018 roku, że po prostu ludzkości nie będzie stać też na zdekarbonizowanie i wyciszenie w stronę niskich emisji, całości tych rozbudowanych naszych gospodarek, jeżeli nie weźmiemy pod uwagę, no znowu tej redystrybucji, tak? Więc wypoczynek, który został zamieniony, zatracony jakoś w kulturze i wciśnięto nam przez reklamy, przez to, jak kultura masowa wygląda hiperkonsumpcjonistyczna, no taki po prostu zapchaj dziurę pod postacią łatwej konsumpcji byle czego zamiast tego wypoczynku, nie? I daliśmy się na to złapać, czyli przepracowani, którzy sobie rekompensujemy tę całą frustrację łatwymi zakupami, z których radość jest 15-sekundowa, jak twierdzą psychologowie. I w tę ślepą uliczkę próbujemy wepchnąć nasze następne pokolenia, nasze własne dzieci. No tutaj właśnie tym badaczom by nie o to chodziło, ale widzicie Państwo, że ekonomia wystudzenia proekologiczna jest ekonomią wielkiej zmiany też kulturowej, masowego ataku na konsumpcjonizm, który za tym ma iść. No ale poprzez te różne krople, które drążą skałę. Mi studenci wczoraj, przedwczoraj na zajęciach mówili, że mają coraz więcej grup znajomych, którzy nie chcą tak żyć, tak? Którzy nie chcą kontynuować tych wzorców, które dominują w mediach głównego nurtu. Ich to nie interesuje w ogóle, tak? Ile Czyli jednak nie hamburger i nie lot tak, do Egiptu. Tak. A ta retoryka tego hamburgera i tych wakacji po prostu śmieciowych, których to pokolenie za diabła nie pozwoli sobie odebrać, ona jest taką retoryką przejęcia jak gdyby tego zwykłego obywatela, że kto mówi w imieniu zwykłego obywatela? Przeciwnicy zielonych ładów i reform w stronę dekarbonizacji? Czy właściciele linii lotniczych? Natomiast jeżeli byśmy posłuchali sobie ekspertów z tego obszaru, z którego tak ostatnio czerpię i próbuję go jakoś tam tę metaforykę przez tą swoją ekowerwę polskiemu odbiorcy przybliżać, no to to jest tam redystrybucja i sprawiedliwość klimatyczna to jest number one. To jest wszystko pomyślane w ten sposób, żeby zyskać właśnie akceptację społeczną dla tych ważnych, wielkich reform, żeby to nie robione było po trupach najsłabszych, bo jest ogromne prawdopodobieństwo, że tak to będzie, będzie dużo sił, które będą próbowały tak to przeprowadzić, nie? Żeby jeszcze wycisnąć więcej zysków dla najsilniejszych przy okazji kolejnego zagrożenia i kolejnych wielkich potrzeb, przed którymi stoimy. No tak.
Właśnie. A prekariat to Gay Standing, on mówił, że no tak, mamy klasę prekariatu, ale akademicy się prekaryzują, nauczyciele w Polsce, to jest w zasadzie już prawie prekariat. No mamy to stałe zatrudnienie, wydaje się, ale warunki są takie, że bardzo wiele elementów tej klasy prekariackiej spełniają poszczególne grupy społeczne w naszym kraju. Klasa średnia koroduje, stoi w miejscu, nie bogaci się. Od lat 70. na przykład w Stanach Zjednoczonych są coraz gorsze parametry dostępu do służby zdrowia, do edukacji, a po prostu szybuje bogactwo nielicznych. Sama liczba miliarderów, których jeszcze kilkudziesięciu było 20 lat temu, teraz mamy tysiące miliarderów, tak? Ich wpływ, który... No ja na przykład troszeczkę znałam takiej literatury o superbogactwie i jak, tym, jak superbogactwo wpływa na poszczególne obszary naszego życia. No, weźmy przykład muzeów. Bogaci wykupują dzieła sztuki i zwykłe muzea publiczne nie są w stanie konkurować z cenami, tak windują na aukcjach dzieła sztuki i eksperci piszą, że to grozi temu, że po prostu odbiorą ludzkości dostęp do najważniejszych dzieł sztuki, no bo nie będzie społeczeństwa stać na to, żeby konkurować z tymi bogaczami. No, jest tutaj coś w tym, wydaje się, bardzo niepokojącego, prawda? Jeżeli już przed takimi zagrożeniami tak nam diagnozują badacze, że stoimy. Tak, więc potem nic dziwnego, że aktywiści i aktywistki klimatyczne atakują te dzieła sztuki, prawda? Jako coś, co przez te, co jest, nabieramy w tym kontekście zupełnie innego. No tutaj innego też jest takie drugie dno, że na martwej planecie, no kto się będzie cieszył tymi dziełami sztuki, tak? A to jest pokolenie, które reprezentuje swoje interesy. Mówią nam badacze, że jest ogromny konflikt pokoleniowy. Najwyraźniej obecni decydenci mają gdzieś to, jak będą radziły sobie ich własne wnuki. To tak wygląda ta polityka w tej chwili. No mówię, na poziomie deklaracji dużo głosów już padło, podobnych do tego, co my tutaj mówimy. No czas teraz jak gdyby zacząć to wdrażać. I tak jak też pani mówiła, w zasięgu każdego z nas są te mniejsze działania, te takie, oby było choć troszkę lepiej, tak? Reprezentowanie jednego drzewa, którego nie chcemy, żeby nam wycięli, jakiegoś tam skrawka parku, na którym nam zależy. My też tworzymy ciągle ten parlament rzeczy, kiedy występujemy w obronie, prawda, tego, co jest dobrem publicznym. No i w ogóle walka o dobra publiczne jako takie. Ja czytałam ostatnio, że jak prywatyzowała wszystko Margaret Thatcher, to łącznie z placami zabaw, że po prostu nie było placów zabaw nawet w pewnym momencie w miastach, bo one stały się już własnością prywatną. No, czy takiego świata chcemy, a to było pod dyktando tego wolnorynkowego neoliberalizmu naszą codziennością i chyba naszym celem jest jak gdyby pokazać, że tamte założenia były błędne i wiodą nas do tej katastrofy, przed którą teraz ludzkość... No na pewno walkę o wizję przestrzeni publicznej na poziomie takim mentalnym mamy tutaj wygraną teraz czas na inne obszary, edukację, służby zdrowia też, czy różnego innego, inne dobra. Widzę, że mamy jeszcze jedno pytanie od pana Andrzeja Jukowskiego. Brzmi ono, jak zaczynać tworzenie ekonomii obważanka, od czego zaczyna się tak dużą transformację społeczną? No właśnie, ja bym odpowiedziała, że każdy od tego, co ma pod ręką. I od tak, dobrych to jest książka porusz. Akademicka, która jest jak gdyby, ona jest też pełna przykładów, pokazuje no, na przykład wartość współdzielenia patentów w świecie sharing economy, takiej internetowej, pokazuje taką działalność pana Jakubowskiego, Global Village Set chyba to się nazywa, który udostępnił tysiące projektów za darmo tego, jak zbudować oczyszczalnię wody albo kosiarkę na cały świat. Drobny gest, który wbrew jakby ograniczeniom patentowego prawa własności jest ruchem, takim rzuceniem trochę piachu w koła kapitalizmu tego. Tak więc tam są też przykłady drobnych działań, niektóre mniej zabawne, inne ciekawe. Natomiast no, pamiętajmy, że jest to praca akademicka, nasza dyskusja jest taka też troszkę akademicka, bo ona jak gdyby pewną perspektywę forsuje, tak? I tutaj dlatego te może górnolotne słowa. Natomiast ja wydaje mi się, że pani przykłady, które pani Joanna podawała, no, są tutaj jak najbardziej wpisują się w ekonomię obważanka.
I też chyba no, ta wystawa, prawda, miała mieć być mocno inspirowana. Tak, tak jest. Zresztą wystawa jest wielozmysłowa, no bo są tam elementy i akustyczne i no, bardzo Państwu polecam. Mamy jeszcze 2 minuty. Widzę, że tutaj organizator spotkania mnie upisze, że nie mamy więcej pytań. Czy może jakieś teraz 2 słowa na podsumowanie, Pani Profesor? To może 2 metafory, skoro bardzo tak sama Kate Raworth lubi obrazy, to ja może się podzielę 2 obrazami, które mocno jakby moją wyobraźnię zapłodniły do myślenia o tych problemach, które dzisiaj poruszałyśmy. W jednym z raportów Klubu Rzymskiego przeczytałam, że zwolennicy dalszego wzrostu ekonomicznego na planecie o ograniczonych zasobach to są tacy ludzie, którzy myślą, że z kilograma ciasta da się upiec nie 10, z kilograma mąki da się upiec nie 10 kilogramów ciasta, ale 100 i 1000 i może 2000 kilogramów ciasta poprzez ulepszanie piekarników. Bo takie to jest troszeczkę myślenie, że nam się wydaje, że jak będziemy ulepszać te piekarniki, to jeszcze z tej planety więcej wyciśniemy, a zdaniem zwolenników tezy o granicach wzrostu same piekarniki nie przeskoczą granic Ziemi. Granice planetarne są po prostu takim tłem, na które my już nie mamy wpływu. No a 2 metafora, która też u Jasona Hickela ją usłyszałam, ona dobrze pokazuje, o co chodzi, kiedy on głosi, że potrzebujemy, sama dekarbonizacja, same samochody elektryczne to nie jest rozwiązanie, my musimy mniej jeździć po prostu, tak? Nie może każdy mieć 2-3 aut, każda rodzina nie może mieć tylu aut, nawet jeżeli one będą elektryczne. No i Jason Hickel mówi w pewnym momencie, że jeżeli byśmy bez wystudzania naszej energożerności, zasobożerności chcieli cały czas dekarbonizować, przestawić się na tory niskoemisyjne, osiągając ten cel zero emisji w roku 2050, to po prostu my musimy, zagonimy się, będziemy musieli biec coraz szybciej i coraz szybciej, żeby tylko postać trochę w miejscu, bo to jest taka logika. A on proponuje, żeby po prostu w ogóle tak już nie biec, tylko rozejrzeć się wokół siebie i zacząć budować od nowa, nie? No dobrze, to tym kończymy. Dziękuję bardzo za dyskusję, Pani Profesor, Państwu tutaj za pytania i za słuchanie nas i zapraszam na wystawę, tak, na premierę katalogu do lektury i do kolejnych debat. Tak, dziękuję Dobrego Pani Joanna, bardzo było mi miło. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Mam nadzieję. Na pewno.